Witam bardzo serdecznie i kłaniam się nisko. Mam na imię Jacek i dzisiaj do Was przychodzę z prośbą i ofertą 3 razy win. Będzie krótko i na temat, ponieważ inaczej mi filmu nie udostępnicie, a o to Was już na wstępie bardzo proszę. Moja serdeczna koleżanka Beata Czaplewska potrzebuje pilnie wsparcia finansowego na leczenie ciężkiej choroby, która ją dopadła w zeszłym roku. Koszty leczenia absolutnie przekraczają jej możliwości finansowe, dlatego sprawę wzięli w swoje ręce jej przyjaciele i udało już się zebrać 2/3 z tej kwoty. Teraz kombinujemy dalej, jak zebrać brakującą część kwoty i tu wpadłem na pomysł, aby wsparła to też moja firma przy Waszej pomocy. Wspólnie z całym naszym zespołem postanowiliśmy, że przekażemy Beacie 5% od każdych zakupów, które dokonacie w naszym sklepie do końca października. Ponieważ cały nasz asortyment jest obecnie na wyprzedaży od 35 do 70%, dlatego Wy, drodzy klienci, sporo oszczędzacie, a dodatkowo w ten sposób wspieracie leczenie Beaty. Uważam, że naprawdę jest to uczciwa oferta i wygrywamy tutaj wszyscy. A co będziecie mogli u nas kupić, pokażę na końcu filmu, bo teraz chciałbym przybliżyć Wam troszeczkę osobę Beaty. Poznałem Beatę raptem rok temu na wspólnym wyjeździe. Ona jest zawodowym fotografem, a ja jechałem sfilmować to wydarzenie. Już po wyjściu z autokaru po prostu wiedziałem, że nadajemy na tych samych falach. Ma duszę artysty, wrażliwa na piękno, kocha ludzi i ma właśnie to coś, to niesamowite oko, które pozwala jej uchwycić zawsze te niesamowite momenty. To zdjęcie, które widzicie i tu, albo tu, nie wiem, to jest właśnie jej autorstwa. I to jest właśnie z tamtego wyjazdu. Nie chcę nawet opuścić, że cokolwiek może jej się stać, dlatego bardzo Was proszę, pomóżmy jej zwalczyć to chorobę. Więcej o Beacie dowiecie się z filmu, który przygotowali przyjaciele. Gratuluję Wam, jest piękny. Oczywiście go podlinkuję pod dołem, tak żebyście mogli sobie go obejrzeć. Naprawdę warto. Drodzy klienci i facebookowicze, jeśli nie planujecie teraz żadnych zakupów, a chcielibyście wesprzeć Beatę, a bardzo Was do tego zachęcam, to możecie dokonać wpłaty bezpośrednio na konto fundacji, które teraz gdzieś tu się pokaże na dole, lub będzie na pewno dopisane w poście. Dodatkowo do końca października będzie można u nas w sklepie na miejscu wrzucić do tak zwanej puszki. Serdecznie zapraszam, bo każda, nawet minimalna kwota będzie naprawdę mile widziana. Z góry już wszystkim darczyńcom ślicznie dziękuję, ale bardzo bym chciał jeszcze Was prosić, aby udostępnić ten post jak najszerzej, abyśmy wszyscy razem, wspólnymi siłami wspomogli jak najszybsze wyleczenie Beaty. Życzę wszystkim cudownego dnia, pozdrawiam i zapraszam serdecznie. Hej!